ci piszę co innego, więc... zobaczymy. Hej, hej. Przeszliśmy przez jedne bramki, coś sądzę, że zaraz będziemy przechodzić przez drugie bramki. A nie, już jest boarding, dobra. Wchodzimy. Lotnisko strasznie małe. I tyle, wchodzimy zaraz do kolejnego samolotu. Hej, hej, hej. Samolot był opóźniony 20 minut ponad, w sumie można powiedzieć 30 minut, w tym 15 minut w Londynie, bo taksi było zapchane, więc jeszcze mieliśmy jakieś turbulencje i teraz po prostu bijemy na kolejny samolot, nie wiem czy 2,5 godziny, 2 godziny 5 minut czy 3 godziny, nie pamiętam, bo każdy papier pokazuje co innego i teraz lecimy dalej. Takie same entertainment system jak poprzedni, chociaż samolocik malutki, taki jak Ryanair. Leciliśmy, myśleliśmy, że nasz host odpisze, ale nie odpisał, jest godzina 21:20 ichniejszego czasu i no nie mamy gdzie spać. I teraz jedno jest pytanie, nawet jakbym chciał zamówić Graba, to nie mogę, bo nie mam zaakomodowania w Manili, więc są nici z tego. Białe taksówki pobierają strasznie dużo kasy, właśnie zapłaciłem 2,5 tysiąca filipińskich peso, czy około 25 funtów za kartę SIM na 2 tygodnie, no to jest powiedzmy sobie prawie, że uczciwa cena, no to nie jest, nie są aż takie straszne pieniądze. I teraz szukamy po prostu pomieszczenia, spania na noc, na te dwie noce na Manili, chyba na Booking.com, bo no bo co? Tylko, że to jest taka śmieszna sprawa, że będę musiał zapłacić za taksówkę oraz za mieszkanie, więc mi zostało, a mam 9 tysięcy, zostało mi jeszcze dużo kasy, więc to nie ma problemu. Ale mimo wszystko, no jest śmiesznie i tyle. Trzeba będzie szukać czegoś i jak najszybciej stąd wyjść, żeby przed północą się zaakomodować, umyć i pójść spać i wstać, no. Więc będziemy patrzeć co i jak. Dobra, zaraz to zobaczę, wstępnie to wygląda tak. Dobra. I tak się podekscytowałem, że właśnie znaleźliśmy mieszkanie. Jeszcze do tego w miarę niską cenę za przejazd ichniejszym Uberem, czyli Grabem. Tak to wygląda mniej więcej. Trzeba było potwierdzić swojego ryja jako weryfikację. I to tutaj pan, nie wiem czy złapie to ostrość, tutaj pan podjedzie. Tu mamy hotel, trochę daleko od centrum, ale trzeba przeżyć dwie noce. 25 funtów za dwie noce. Nieźle. Nieźle, jutro trzeba tylko znaleźć jakiś wymiennik pieniędzy na mieście i tyle. Żeby po prostu przetransferować całe pieniądze na filipińskie. You're not hard worker? Hard working. Yeah. If you are a hard worker person, life would be living in Manila is so easy. Every day you are working. Every day, every night. And supporting your family. Do you have something like holiday or you have to work holiday? Yeah, Philippines a lot of holiday. Each and every place have a feast. Feast for this, feast for that, something like that.
especially in Christmas. We have before Christmas and after Christmas, and before Halloween. Halloween day. How often you have the earthquake here? This year we've been maybe 6 earthquakes in different places. They are very like strong, or there's a very strong earthquake have done in Mindanao part recently, just a week ago. Wyglądam tragicznie. Lot mnie wykończył. Mam czerwony ryj, żarem jakiś szajs, więc jest fajnie. Więc to jest nasze drugie lokum. Tak, nie wiem czy wspominałem, pierwszy pan nas wykiwał. Mam nadzieję, że Airbnb nam zwróci pieniądze. No i na szybko znaleźliśmy sobie lokum na booking.com. Lokum kosztowało nas... Ile kosztowało nas tutaj lokum? 2400 albo coś w tym stylu chyba. Nie. 2300 coś pesos meksykańskich. Plus trzeba zapłacić depozyt 1500 peso. Filipińskich pesos. Co jeszcze tam? Więc oczywiście złapaliśmy graba, bo dopiero grab zaczął mi działać na, tak jak widzicie na filmiku wcześniejszym albo teraźniejszym, grab zaczął działać mi na Filipinach dopiero. Kazał zeskanować całą twarz, żeby osoba, która nas wozi, wiedziała z kim ma do czynienia. Czytajcie, popatrzcie na mnie, czy wygląda normalnie? Nie. Co jeszcze? Dojechaliśmy tutaj, zapłaciliśmy 500 peso, bo dałem mu trochę więcej, bo był bardzo miły, bardzo otwarty człowiek. I ten pan pokierował nas, gdzie wymienić pieniądze, gdzie jest najprościej, najłatwiej, oraz gdzie kupić jakieś żarcie na markecie i takie tam pierdoły, nie? Więc zostajemy tu dwie noce. Co tu kapitan? Dziwny dzień. Więc pokierował nas mniej więcej gdzie pójść, gdzie co zobaczyć, przynajmniej w najbliższym czasie, bo powiedzieliśmy, że zostajemy tylko dwie noce na Manili. Więc przywiózł nas tutaj i spędził dodatkowo jeszcze 10 minut na to, żeby znaleźć nasz hostel, bo nie było tak łatwo go znaleźć. Niestety grab pokazał inną drogę. Normalnie jakbym mówił w jakimś Wietnamie czy w Meksyku, to by nas to zostawili i po prostu radźcie sobie sami, nie? Co nie byłoby zbyt miłe. Co jeszcze na konkluzję końca tego dnia? Czyli tak, wydaliśmy 2500 filipińskich peso na kartę SIM, która nam daje 24 GB LTE 4G+, na Filipinach. Tylko że ja już odkryłem, że to działa po prostu w wybranych rejonach. Dosłownie przeszłem 4 winkle dalej, szukając 7-Eleven i internet spadł do 3G, więc działa to gdzie chce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, patrzcie co kupujecie, bo ja kupując gumę co to było, Mentosa, zapłaciłem prawie 300 peso. 7-Eleven, co dziwne, ale chyba jakiś to, nie wiem, prywatny chyba 7-Eleven był. Bo po prostu ceny były z kosmosa, ale po prostu nie przekalkulowałem sobie tego w głowie. Mówi się trudno, strata pieniędzy. Mam nadzieję, że hostel z Airbnb zostanie zwrócony, bo to jest 40 prawie funtów za dwie noce.
Mam nadzieję, że to do mnie wróci. Jak nie, to będę się musiał z Airbnb kłócić. Kolejna rzecz, ale dla mnie najgorsze co jest, to jest przerzucenie się z jednego stopnia z Londynu na 30 stopni w nocy na Filipiny. Przeszedłem 10... Nie, ile przeszedłem? Kilometr z kawałkiem i po prostu... Nie wiem, czy to w ogóle widać, jest to po prostu jak prysznica. Co jeszcze mogę dać? A właśnie, to jest najfajniejsze w sumie dla mnie. Bo ja spotkałem się w Azji, że jest po prostu plastik na plastiku wszędzie, wszystko jest w plastiku. Żarcie jest w plastiku, wszystko jest do plastiku pakowane i jakieś po prostu... Najśmieszniejsze jest w ogóle, najśmieszniejsza jest zupa, która jest zapakowana w plastikową torbę, dodane plastikowe łyżeczki i tyle, i cześć. Ludzie i później się dziwią, o, mamy skażenie plastikiem i tak dalej, i tak dalej. No macie, bo żrecie wszystko z plastiku. A tutaj, elegancko, wszystko w papier zapakowane. Jak nie wierzycie, to zobaczcie. Wszystko to tutaj jest zapakowane w papierze. Nawet oni nie myślą o tym, żeby pakować cokolwiek tutaj w plastik. Oczywiście, no butelki Coca-Coli czy wody, to nie zapakujesz papier, no bo jak? Kolejny temat. No, jak zwykle my przyjeżdżamy do krajów azjatyckich przygotowani, a wychodzi jak zwykle, przez pierwsze dwa dni tracimy najwięcej pieniędzy, bo to jest transfer z lotniska kosztuje nas najwięcej ever, bo się spieszymy, chcemy jak najbardziej po prostu się, jakby powiedzieć, odpocząć, umyć się i w ogóle cokolwiek zrobić, bo uwierzcie, po 20 godzinach lotu, znaczy 20 paru godzinach spędzonych w samolocie, na airportach i tak dalej, kleisz się gorzej niż mógł dolepa i tego się nie da ominąć i po prostu po jakimś czasie cię to do tego stopnia irytuje, że zapłacisz każde pieniądze, żeby przyjechać na miejsce oraz się umyć po prostu, zmienić swoje ciuchy i takie tam pierdolenie, nie? Na Filipinach już znalazłem jednego karalucha, więc thumbs up, Azja. Więc to jest fajnie. Na szczęście był taki malutki, więc nie ma takich wietnamskich, taki duży. Siema. Znowu wyglądam jak wyglądam, bo spaliśmy... Ile my spaliśmy? 4 godziny? O, 4 godziny spaliśmy, niestety. Tutaj nasza klimatyzacja wydaje takie dźwięki, że się nie da za bardzo spać dłużej. No ale nieważne, no dzisiejszy dzień się trzeba gdzieś przejść, znaleźć jakieś city hall, jakieś mole trzeba znaleźć, bo to są nazywa te takie wielkie sklepy ze wszystkim praktycznie. Przejść się po Manili trochę, nie wiem czy dojedziemy tam gdzie jest wybrzeże. Oraz musimy kupić bilet na Puerto Princesa. A w międzyczasie byłem w moim ulubionym sklepie 7-Eleven, ale tu jest jeszcze gorsza tragedia niż w Meksyku, bo po prostu nic nie ma, tam w ogóle oni nie mają jedzenia, nie mają kawy, nie mają nic, więc zrezygnowałem totalnie i mieliśmy dosłownie za rogiem sklep, który się nazywa Mini Stop i mają tam wszystko bez hitu. No oczywiście to nie jest aż tak fajne jak w Wietnamie, no że można kupić dobrą kawę i tak dalej, bo niestety kawa jest tutaj z proszku, więc no lipa, ale mają coś takiego jak to KFC i mają mój ulubiony napój Pokori Sweet. Zjemy i będziemy się bujać dalej, popatrzymy co jest w okolicy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jestem koło naszego miejsca, w którym koczujemy, czyli naszego hostelu, znaczy pokoju po prostu, nie hostelu. I co mogę wam powiedzieć, nie? Zrobiliśmy kolejny raz ten sam błąd, jak lecimy do Azji, typu czekamy na ostatnią minutę, gdzie chcemy lecieć, przez co wiemy, gdzie chcemy lecieć już z zanadrza, ale mimo wszystko nie jesteśmy do końca pewni i kupujemy na ostatnią minutę. No i później to wychodzi w ten sposób, że płacimy dwa razy tyle za bilet. No i teraz kupiliśmy bilet z Manila Airport na Puerto Princesa i zamiast 19 funtów zapłaciliśmy 40 od osoby. Więc no cóż, bywa, nie? I to wszystko. Manila
szczerze, jak patrzę na to, to jest taka metropolia, że ja nigdy chyba w takiej nie byłem. Budynki to są, nie wiem czy będziecie widzieć to tam gdzieś tam z tyłu, budynki są tak gigantyczne, że ja w całym swoim życiu nie widziałem aż tak gigantycznych budynków. W Londynie jak mieszkam, to nie jest to. Jak my żeśmy dzisiaj, wczoraj przyjeżdżali tutaj wieczorem, bo my wczoraj o godzinie, ja wiem, o 21:30 albo 22:00 my żeśmy tutaj wylądowali w pokoju, to przez noc jak żeśmy przejeżdżali przez miasto, to po prostu magia. Są budynki ponad 20-paropiętrowe i są dosłownie pomiędzy sobą jakieś 15-20 metrów. Czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi miasto, to niech sobie przyjeżdża do Manili. Można to wszystko zobaczyć, jest po prostu przefajnie. Ale ja nie jestem mieszczuchem, więc będę się zwijał stąd jutro. Ja wolę plażę, wolę dzikość i wolę inne takie bzdury, nie? A idziemy do dużego sklepu z żarciem i od razu idziemy wymienić całe pieniądze, które mamy, angielskie na filipińskie, w razie czego, bo doczytaliśmy się, że w większości małych zadupiów w ogóle nie działają bankomaty oraz tego typu podobne rzeczy, więc po prostu lepiej wymienić teraz wszystkie pieniądze za dużo lepszą kwotę niż po prostu się z tym bawić, nie? Tyle. To głupio zabrzmi, ale zdecydowaliśmy się z Justyną pierwszy raz w życiu wejść na jakiś bufet i tym sposobem dostaliśmy bilecik 1300 peso od osoby. W sumie to nie wiem, to jest jakieś ile, nie wiem ile to jest w sumie, ile to jest? 500 peso to jest chyba 20 funtów. 500 peso to jest prawie 8. Więc pierwszy raz się żeśmy zrzucili na takie coś, wejdziemy sobie, popróbujemy sobie różnych dań. Mam nadzieję, że to wszystko nagram, będzie spokojnie. Zobaczymy. To na spodzie tam play. Co? Nagrywam. Ej, wyszliśmy do bufetu na Filipinach. 1300 peso i możemy brać co chcemy. Bez limitu żarcia. 1300 za osobę. Tu masz kimchi.
No. No. Nagram sam, jak się bijem. No, to jest dobre. Z rybą, albo ze shrimpem. To jest zajebiste dobre. Tak, kimchi jest dobre. Ale ten pieróg, naprawdę smaczny. Pieróg jest mega. O, wonton jest stary. To jest bardzo dobre. To jest jeszcze lepsze. To nie mam żadnego pojęcia. To jest coś w tempurze. Jakaś ryba. Bardzo dobra. A? To jest bardzo dobre. To jest super, nie? To jest jeszcze lepsze. To jest sos do tempury. Ginger. Nie, to jest ginger, fuj. Nie, nie za ten do użytku. To jest sobie to. Nijakie. To jest akurat nijakie. Nie? Wiesz, to wygląda jak tuna z czymś. Nie jest to na pysyka. Makrela? Nie. To jest dobre. I to jest beef. W sosie pepper. Mamo, idę tam, wracam już zaraz. Ogólnie co wam mogę powiedzieć w takich żarciu, to warto sobie przyjść, zapłacić za to 1300 peso. Macie jedzenia do woli, wybieracie sobie w każdych rodzaju żarcia i możecie sobie jeść co chcecie. Nie? Jeżeli macie duży żołądek, to naprawdę warto jeść swoje ceny, tylko trzeba poczekać. A jeszcze mi jedna taka myśl naszła, że w zasadzie płacą 1300, przepłacacie, jeżeli macie mały brzuch, ale spróbujecie po prostu wszystkiego, co można w danej części kraju, o ile ten bufet oferuje coś takiego. Tu na przykład macie mnóstwo deserów, macie kuchnię japońską, kuchnię chińską, wontony i takie tam pierdoły, macie kuchnię Macie też świeże owoce morza, które wam na miejscu upieką. Po prostu wybieracie sobie dane rzeczy typu shrimpy, skorupiaki i tak dalej. Oni wam na miejscu na waszych oczach to sobie wszystko upieką. Da was upieką. I co jeszcze tam było? Coś jeszcze było, nie pamiętam. A, desery oczywiście, za którymi nie przepadam. Po prostu desery wszelkiej maści, po prostu w takich małych kieliszkach możecie sobie znaleźć jakieś tam parfait, lemon tarty i takie tam rzeczy. A naprawdę, jak dla mnie to jest warte ceny, jest spróbowania, będzie się zadowoleni. Justyna poszła po deser, a ja mam wrażenie, że zaraz kurde wpadnę w jakąś piączkę pojedzeniową, bo w życiu tyle nie zjadłem, co tutaj. Ja deseru nie jem, będę czekał jeszcze na bifa, bo tam jest najlepszy bif, jaki w życiu chyba jadłem. I w sumie wypiję jakąś kawę, trzeba wracać na chałupę, czy to drzemnąć, bo to jest zdecydowanie za dużo jedzenia. Zdecydowanie za dużo. Kobieta, która lubi cukry, a mówi, że nie je. Ja nic takiego nie mówię, jem tylko wybrane. Tak. Dobra, w tym wypadku ja idę zobaczyć, czy mój bif się zrobi, jak nie, to wracam z jakimś napojem jeszcze. Może coś jeszcze znajdę dobrego do jedzenia i to wszystko.
Jestem przejedzony. Ja dziękuję. Bye.